Oświeceni hedoniści są wśród nas. Zobacz i posłuchaj, kim i jacy są. Moja gościni, z którą spotykam się już po raz drugi w Oświeconych Hedonistach, Natalia Schroeder. Cześć, miło mi bardzo. Witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyjęłaś po raz drugi zaproszenie. Od naszej ostatniej rozmowy minęło parę miesięcy, ale u ciebie trochę się już chyba zmieniło, nie? Dużo się bardzo działo, chociaż przyznam szczerze, że przychodząc tutaj zastanawiałam się, że to nie jest takie proste, bo rozmawiałyśmy ostatnio spokojnie z godzinę. Dużo tematów poruszyłyśmy i jestem bardzo ciekawa, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj. No chciałabym wiedzieć przede wszystkim, co się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy, bo nowa płyta, pojawiają się nowe single, coraz więcej widać twoich współprac z innymi artystami, więc powiedz mi ty, co się dzieje u ciebie. No tak, my się widziałyśmy, to był styczeń? To był chyba marzec. A, no widzisz, to jest właśnie... Luty, marzec, coś takiego. To było zimno. Tak, ale była zima w każdym razie, tak. Tak, płyta się szykuje, ona jeszcze nie wyszła, ona będzie się pojawiać. Ona się pojawia generalnie od 5 lat, ale teraz już się tak naprawdę fizycznie pojawi w tym roku. No i oprócz tego muzycznie faktycznie bardzo dużo. Wiesz, u mnie też zaszło dużo zmian takich od środka w całej tej machinie. Zmienił mi się management. Podpisałam nowy kontrakt, też taki wydawniczy, więc to mi dodało skrzydeł. Rzeczy, które częściowo już były przygotowane w zeszłym roku, ujrzały w końcu światło dzienne, co ja bardzo długo czekałam. A ciągle pojawiało się coś na drodze, co stopowało mnie w tych premierach. No i wiesz, nie zatrzymuję się. Bardzo dużo rzeczy jest przede mną. Mamy już jakieś swoje plany, które będą się wydarzać w zasadzie teraz, niedługo. No i przebieram nogami. Jestem bardzo zadowolona z tego, w jakim kierunku to poszło. Cieszę się, że ludzie mi tak zaufali, bo tak to odbieram, że dostałam bardzo dużo zaufania, dostałam bardzo dużo wsparcia, a liczyłam się z tym, że to może nie być wcale takie proste. Mhm, ale co przez to rozumiesz? Gdzie jest to wsparcie? Gdzie to wyczułaś? Wiesz co, czuję, że oni mi dają, bardzo we mnie wierzą. Wierzą w to, że te rzeczy, które ja robię, są równie zgodne ze mną, jak te rzeczy, które robiłam kiedyś, które kiedyś też były ze mną zgodne, rozmawiałyśmy o tym, a z którymi teraz się już znacznie mniej utożsamiam. I jakby oni mi się pozwalają zmieniać, co bardzo sobie cenię, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Może dlatego, że twoi fani po prostu razem z tobą dorastają i też nie chcieliby tej Natalii takiej, wiesz, sprzed lat, tylko chcą Natalię na miarę swoich potrzeb. Widzisz, bardzo bym chciała w to wierzyć, że tak jest, chociaż to nie zawsze tak jest. Ja mam przykład... na moim ukochanym zespole, czy na zespole Coldplay, znam bardzo dużo ludzi, którzy kochają ten zespół i znam bardzo dużo ludzi, którzy słuchają spoko muzy, są fajnymi, ogarniętymi ludźmi, a mają duży problem z rzeczami, które Coldplay robi teraz. Ja jako wierna fanka, oddana w 100%, wspieram ich jakby w tych ich przemianach, bo oni ich przechodzą też masę i jakby nie oczekuję od nich tego, żeby robili takie płyty, jak robili 20 lat temu. A to wcale nie jest takie popularne stanowisko, wydaje mi się. Ja teraz też widzę, że przychodzi też do mnie masa nowych słuchaczy. Wszyscy ci, którzy byli ze mną kiedyś, zostają do dziś. Jestem im za to bardzo wdzięczna, bo faktycznie tych zmian, roszad było sporo w międzyczasie. Ale też widzę, że przychodzi mi nowy widz, który być może kojarzył mnie z tamtego okresu, być może nie do końca wibrował ze mną wtedy, a teraz daje mi szansę na to, żeby posłuchać, co ja mam do powiedzenia dziś, jako już inny artysta. Ale myślisz, że twój romans taki ze sceną rapową, ze sceną alternatywną, bo tutaj wypuściliście niedawno Zmiętą kawałek, czy z Margaret utwór. Czy myślisz, że właśnie takie działania też nie przyciągają do ciebie ludzi, którzy słuchają trochę innej muzyki niż pop? Na pewno tak. I to mnie bardzo cieszy, że te kręgi się poszerzają. Ja miałam, wydaje mi się, że dość takie... Nawet jeżeli ono było duże, to grono, to ono było dość takie skoncentrowane. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli, że to było konkretne grono słuchaczy. A przez te moje romanse muzyczne, które ja uwielbiam, spełniam się w nich, to jest dla mnie zawsze wielka frajda, powodują, że to grono się rozszerza cały czas. Więc wiesz, ja raperką nigdy nie będę i to też zawsze powtarzam, mimo tego, że ten rap jest w moim życiu, mam też swoich ulubionych artystów rapowych. A kto to? Eminem. Nie, no mam wiadomo, bardzo lubię polską scenę rapową. Już nie będę ksywkami mówić, bo to pewnie wiemy, ale mam swoich ulubionych raperów na polskiej scenie, których bardzo szanuję. Mam takich, z którymi bardzo bym chciała jeszcze w przyszłości jakieś współpracę ponawiązywać. Z kim mam nadzieję, na przykład? Że to się uda.
Nie, nie mogę, bo jak też prywatnie wszystkich znam i trochę się wstydzę. Naprawdę? Tak, ale jeszcze nie mam śmiałości. Jestem strasznie ciekawa, z kim chciałabyś to ci powiem poza planem. Ale wiesz, ja jeszcze nie miałam odwagi, żeby im to nawet powiedzieć w oczy, więc nie chciałabym chyba robić takiego coming outu przed kamerami, bo byłoby to dla mnie krępujące. Ale tak, więc lubię takie romanse i lubię być raperką przez 5 minut. Fajnie mi się pisze te rapowe teksty. To jest zupełnie co innego niż jak piszę sobie teksty popowe, więc to jest dla mnie inspirujące, rozwija mnie to i tak dalej. Natomiast płyta będzie jakby zupełnie nie rapowa. Ale powiedziałabym, bo coraz mniej tego popu w popie. Właściwie czym jest teraz pop? Jakbyś to nazwała? Bo czy muzyka alternatywa, czy rap nie jest też popem? Tak, to jest mainstream na maksa. Widzisz, też zależy, gdzie się szuka tego popu i tego mainstreamu, w sensie co się rozumie przez pop. No, ja już trochę inaczej to widzę niż kiedyś. Mm-hmm. Moim zdaniem popem jest rap najbardziej teraz. Mm-hmm. Zgadzam się. To już też mówiłam, jak się widziałyśmy ostatnim razem, że rap rządzi i to się nie zmieniło przez tych parę miesięcy. Jakby narzuca trendy. Może nie, że narzuca, ale pokazuje trendy. To wyznacza też. Wyznacza, no właśnie, tego słowa mi zabrakło. Co jest świetne. Ja też przez to, że z tym rapem mam więcej do czynienia w ostatnim czasie, przez ostatnie lata, to też inaczej patrzę na popowe teksty. One są inne niż rapowe, ale moje spojrzenie też jest inne. Mhm. Ja staram się pisać bardziej autobiograficznie, używam bardziej prywatnych określeń i też na pewno dużo bardziej się przykładam, bo faktycznie poziom tekstowy w Polsce jest zupełnie w innym miejscu niż był jeszcze jakiś czas temu. Przynajmniej w tej muzyce, w której ja się obracałam. Może dlatego, że więcej autorskich jest tekstów w tej chwili niż pisanych przez ludzi. To prawda, no i ja sobie też to bardzo cenię. Mhm. I to nie chodzi o to, że jak ktoś nie pisze w ogóle tekstów, że to jest coś złego. Absolutnie nie, bo wiesz, można mieć taką siłę interpretacji, że bierzesz tekst od kogoś i jakby dajesz mu zupełnie nowe życie. No ale ja właśnie odczuwam czystą frajdę z pisania swojego, więc staram się to robić. No i widzisz, mówimy o popie, no to taki najbardziej komercyjny radiowy pop ma na przykład problem ze sprzedawaniem biletów, ze sprzedażą płyt i tak dalej. To nie są takie zasięgi. A na przykład w tym znakomicie sprawdza się rap, czy właśnie jest scena alternatywna, więc ciężko jest jakoś to rozgraniczyć. Moim zdaniem ta alternatywa i rap są teraz głównym mainstreamem. Tego się słucha najbardziej. No i też jakby skrajny drugi biegun, czyli na przykład disco polo, które też nie ma problemu ze sprzedażą. Oni nigdy nie mają problemu. Oni się trzymają, oni są na jakiejś takiej stałej i tam się cały czas dzieje dobrze. Nie wiem, jak to się dzieje, ale to prawda. A zgodzę się z tobą w 100%, że ten pop taki w tym znaczeniu, które wszyscy rozumiemy, został mocno zastąpiony przez alternatywę i przez rap i bardzo mi się to podoba, bo jest dużo więcej autorskiej muzyki dzięki temu. Tak, to jest dla takiego bardziej wymagającego słuchacza, czyli fajne jest to, że my te gusta kształtujemy, że wpływamy na to, w czym ludzie dorastają, z jakimi wartościami się mierzą, bo wiesz, no, muzyka, przynajmniej tak jest w życiu ludzi, z którymi ja się widuję, no jest bardzo ważnym elementem codzienności i ona bardzo wpływa na osobowość, na wrażliwość i tak dalej, więc fajnie, że są takie rzeczy, które przekazują dobre, wartościowe kwestie do młodych ludzi. A co sądzisz o śpiewających i rapujących youtuberach, tiktokerach, jakby ludziach z zupełnie innej branży, którzy robią piosenki, wiadomo, że dla wyświetleń, bo to się dobrze w tej chwili bardzo dobrze sprzedaje? Powiem ci szczerze, że ja nie mam aż tak dużej wiedzy na ten temat. Wiem, że jest tego bardzo dużo. Czasem gdzieś mi się to o uszy obije. Tak, żebym specjalnie celowo to sprawdzała, to raczej mi się to nie zdarza. Wiesz, ciężko jest mi się wypowiadać, dlatego że ja jako wokalistka też w swoim życiu chwytałam się rzeczy, które niekoniecznie były tak stricte w mojej branży. Wiesz, mam na koncie konferansjerkę, jakieś tańce, filmy, różne rzeczy. I robiłam to dla fanu, robiłam to, żeby się sprawdzić, więc dopóki ktoś to robi, wiesz, na 100% i jakby nie stricte zarobkowo, nie mam z tym problemu. Wiesz, jak robi zarobkowo, niech robi zarobkowo. Ja po prostu takich rzeczy wtedy nie słucham. Co ci mogę więcej powiedzieć? Chyba musiałabym sobie tego wszystkiego posłuchać. Nie wiem, na jakim to jest poziomie artystycznym. To chyba zależy bardzo od osoby, bo... No tak. Jak wiesz. Ale niesamowite jest to, że ludzie, często dużo młodsi ode mnie, są po prostu tak świetnymi biznesmenami. Tego im bardzo zazdroszczę. Prawda. Ponieważ ja biznesmenem jestem beznadziejnym,
Zawsze byłam beznadziejnym biznesmenem, nigdy się mnie nie trzymały pieniądze. Jak mam jakieś pieniądze, to je po prostu rozrzucam, chlastam nimi po prostu na wszystkie strony możliwe świata. I to jest rzecz, której się uczę, żeby już tak nie robić, żeby umieć je nimi lepiej zarządzać. To można sobie totalnie zbić w piątkę, a powiedz, na co wydajesz najwięcej pieniędzy. Na jedzenie bardzo dużo. No, to znam to. Tak, na co wydaję. Ale wydaję też na podróże dużo. Tych pieniędzy nigdy nie żałuję. Mhm. Myślę sobie tak, że będąc na łożu śmierci, chciałabym mieć takie wspomnienia, że byłam z moimi najbliższymi ludźmi w tylu pięknych miejscach, a nie takie, że mam 15 mieszkań w Warszawie. Oczywiście nie mam tylu mieszkań, żeby było jasne, nie mam. Ale wiesz, o co mi chodzi. Że to jest kwestia priorytetów w życiu. No to ja chyba bardziej stawiam na takie zakupy. Czyli na tu i teraz i takie rozwojowe i dające przyjemność. No bo co mi po tych mieszkaniach będzie? Ja się z tobą totalnie zgadzam. Ja mam bardzo podobne podejście i też ciężko z tym trzymaniem się pieniędzy i z tą obrotnością w biznesie, więc ja to doskonale rozumiem. Ja się cały czas tego uczę, słuchaj. I fajnie, że ten biznes internetowy teraz pokazuje, że można tyle fajnych rzeczy zrobić. Staram się być na bieżąco i sprawdzać, jak to się robi. No to też... Jeszcze nie znalazłam odpowiedzi, jak znajdę, to zadzwonię też do ciebie. Dobrze, daj mi znać, koniecznie, ja się chętnie nauczę. Powiedz mi, ten twój klip i twoja piosenka z Ralfem Kamińskim, przepiękna, bardzo mi się podoba. Dziękuję. I klip, i piosenka. Jak się nagrywało, w sensie jak się nagrywało klip, bo klip jest bardzo wyjątkowy. Tak. I jak to wyglądało wszystko? Piosenka w ogóle powstała w zeszłym roku, więc ona ma, w momencie premiery już miała prawie rok. I leżała sobie na spokojnie w szufladzie, czekała na swój moment. Ja cały czas ją miałam w sercu i z tyłu głowy wiedziałam, że ona musi poczekać, żeby dobrze wybrzmieć. A miałaś ją napisaną z myślą o Ralfie też? Wiesz co, ja cały czas miałam w głowie duet z Ralfem. Okay. I kiedyś jak się spotkaliśmy na kawie, to mu o tym powiedziałam, że moim marzeniem jest to, żebyśmy razem zaśpiewali, bo on zrobił na mnie wielkie wrażenie płytą Morze. Ja się w nim totalnie zakochałam muzycznie i bardzo mi zależało na tym, żebyśmy kiedyś razem zaśpiewali. I on ten pomysł dość entuzjastycznie przyjął, więc ja się bardzo ucieszyłam i miałam w głowie to, że ten numer musi powstać. Ale przy pisaniu tej piosenki w ogóle o tym nie myśleliśmy. Pisałam to z Archie, z moim producentem. I jak popłynęły pierwsze dźwięki melodii, to jakby to skumaliśmy, że przecież to jest w ogóle, jakbyśmy to pisali pod Ralfa, wiesz, to jest jak z Ralfa wyjęte. A kompletnie nie mieliśmy takiego nastawienia pisząc to. On dostał utwór już z tekstem, z melodią, ze wszystkim. Też bardzo mu się piosenka spodobała. No i historia z klipem wcale nie była taka prosta i łatwa, bo w ogóle powstały dwa klipy do tej piosenki. Pierwszy klip powstał... A tylko jeden jest... Tak. Pierwszy klip powstał w zeszłym roku. I to był taki klip typu zero w ogóle budżetowy, typu kompletnie nic, bo ja byłam tak bardzo zachwycona tą piosenką i tak bardzo w nią wierzyłam. Nie było w ogóle kasy na to, żeby zrobić cokolwiek. Była, wiesz, środek pandemii, jakby no nic się nie opłaca, ale ja postanowiłam, że ja muszę ten numer wypuścić. Zaangażowałam taką ekipę ludzi, wiesz, takich z pasji po prostu, z którymi się znałam, z którymi się lubiłam, żebyśmy coś stworzyli. No i stworzyliśmy coś, co było bardzo piękne jakby w swoim wyrazie. Ale jak w kwietniu postanowiliśmy, że robimy premierę, to ja czułam, że to już jest zbyt odległe od tego, co się wydarzyło przez ten ostatni czas. Czyli wiesz, ja wydałam singiel Powinnam, wydałam Połóż się tu. Zaczęły się dziać trochę inne rzeczy już w moim życiu i czułam, że to nie do końca mi pasuje w tym momencie ten obrazek. No i trzeba było podjąć decyzję, żeby nagrać następny klip. Więc nakręciliśmy nowy klip. Bardzo się cieszę, że go nakręciliśmy, ponieważ obrazek jest moim zdaniem piękny. Bardzo ma też dla mnie dużą wagę taką emocjonalną. Mam do tego duży sentyment. Wszystko było kręcone oczywiście na Kaszubach. I nie dość, że na Kaszubach, to jeszcze w miejscowości rodzinnej mojego taty, który nie wiem, czy wiesz, jest współautorem tekstu do Przypływów. A nie widziałam. Tak, więc to też taka piękna historia. Wzrusza mnie za każdym razem. No i to tata, poza tym, że miał duży udział w pisaniu tekstu, to też miał ogromny udział przy pomocy w realizacji klipu. Nie tylko tata, mój kuzyn, wujek, drugi kuzyn, cała moja rodzina najbliższa, mama, rodzeństwo. Wiesz, wszyscy montowali na środku jeziora podest metalowy, który trzeba było schować pod powierzchnią wody, żeby go nie było widać, ponieważ to jest jezioro, na którym jest płycizna na samym środku, więc nie było tak trudno, no gdybyśmy mieli wielką głębokość, to pewnie byłoby ciężej. Tam jest płycizna, no ale jakby było ryzyko, że będziemy stać jakby w wodzie, wiesz, po kolana, a było jeszcze wtedy zimno, więc zbudowali podest. Ja w zasadzie przyjechałam na gotowe, więc
chwała za to, że mam taką wspaniałą rodzinę pomocną, bo ich pomoc była totalnie nieoceniona w tym momencie. Dostawałam zdjęcia, jak mój tata, wiesz, wiatr wieje, deszcz pada, a tata w takich wysokich, to się jakoś nazywa, te takie kozaki takie jak wodne. Na ryby takie? Tak, wodo, okay. Wodo coś tam, jakieś tam. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiem, jak to wygląda. No. Tak, wielkie, takie wysokie kalosze. Mhm. Montuję, wiesz, po prostu w pocie czoła ten podest razem z moim kuzynem, z moim wujkiem, więc pięknie ten podest udało się schować pod taflą jeziora. Nam pogoda ostatecznie dopisała, bo bardzo się baliśmy, były dramatyczne prognozy, ale nie padał w ogóle deszcz, więc wszystko udało nam się pięknie nakręcić. To jest przygoda, wiesz, do końca życia. Mhm. I cała ta moja rodzina na tym pomoście, wiesz, bo my kręciliśmy parę scen i potem wracaliśmy na pomost się ogrzać, ponieważ było zimno. I ta cała rodzina, która nas witała za każdym razem, kiedy z tej łódki schodziliśmy na przerwę, oni na tym pomoście. No to są piękne wspomnienia i cieszę się, że to akurat do tej piosenki, która jest tak ważna dla mnie. I też przełomowa na pewno. A jak długo trwało nagrania klipu? Od świtu do jakiejś 21:00. Czyli jeden dzień, tak? Jeden dzień, tak. Aha, no też tyle dobrze, że w tym po prostu jeziorze nie staliście na przykład przez 3 dni, bo byłoby bardzo ciężko. A za każdym razem, kiedy stawaliśmy na tym podejście, to okazało się, że zimno wcale nie jest takim największym problemem, ponieważ największym problemem były robaki. Robaki? Tak. I stawaliśmy na podejście i słuchaj, po 30 sekundach i Ralf i ja, a wiesz, my w białych strojach, mieliśmy po uda takie czarne małe robaczki wdrapywały się na nas za każdym razem. To był hardkor. Trzeba było co chwilę te robaki strzepywać. Mm-hmm. One się ciągle pojawiały, nie wiem skąd. I później nawet w postprodukcji trzeba było na je usuwać. Na tym jeziorze robaki tak, się... Okay. Takie małe czarne robaczki. Wiesz, niektóre się udało jakoś tam jakby zwalać z tej odzieży, a niektóre, którym udało się wdrapać wyżej, wiesz, pojawiały się tu gdzieś u Ralfa na włosach, tu gdzieś u mnie na szyi. Potem, wiesz, w postprodukcji patrzymy na dużym podglądzie, a my cali w robakach, więc to było trochę walki z tym, no. Ale to są już takie backstage'owe historie, które potem do tego się wraca z uśmiechem, nawet jak jest irytacja na planie. A który z twoich dotychczasowych nowych singli lubisz najbardziej? Masz taki największy sentyment? Zawsze jest mi najbliżej do tych najświeższych rzeczy, bo tam są emocje najbardziej aktualne, więc no kocham Przypływy. Tutaj zwłaszcza przez tę wagę taką rodzinną, też emocjonalną, że tutaj bardzo było dużo takiej współpracy właśnie rodzinnej. No i jako sam utwór kocham, ale bardzo mam dużą wdzięczność taką do Powinnam, piosenki, która też jakby zrobiła mi robotę, że tak powiem, że tak ładnie przygotowała klip. Mi, też jest ładny klip, też tak, dziękuję, jak tak wyścieliła mi jakby miejsce na następne rzeczy, więc uważam, że to jest też bardzo ważny utwór w moim życiu. No i Pestki, które są już ponad rocznym utworem, więc już są trochę starsze, a jakoś do dziś też mnie poruszają i wiem, że to mało skromne, ale ja sobie bardzo często ich słucham. Ja kiedy samochodem lubię sobie je włączać, jakoś tak mnie niosą i dużą dumę mam słuchając tego. A który z tych utworów, a może w ogóle zupełnie jakiś inny, najlepiej sprawdził się u ciebie, kiedy grałaś go na żywo? Czułaś jakąś taką największą energię, czy miałaś feedback ze strony ludzi największy? No i widzisz, to jest trochę przykra sprawa, bo tak naprawdę wszystkie te nowe rzeczy, które wychodzą na przestrzeni tych 2 ostatnich lat, tam półtora roku ostatniego, to są rzeczy, których nie było mi dane zagrać zbyt wiele razy na żywo. Ja zagrałam, Przypływy łącznie grałam na żywo 2 razy, Powinnam też grałam na żywo 2 razy, więc tak naprawdę ciężko jest to ocenić. Cały czas jest tak duża ekscytacja, jakbym grała to po raz pierwszy. To nie ma sezonu, który pozwoliłby mi się ograć na żywo z tymi piosenkami. Więc a ludzie jest... jak odbierają te piosenki? Ludzie są nowe? Sprawnieni, więc oni odbierają je pięknie. I Przypływy, i Powinnam jest pięknie odbierane. Pestki, które mają rok, a też zagram je na żywo raptem 2 razy. Więc przez to, że gram tak rzadko, to każdy z tych nowych utworów sprawia mi wielką frajdę. I tym bardziej nie chce mi się trochę już grać tych starych utworów, więc to też jest takie zawsze problematyczne, że wiem, że ludzie chcą, bo lubią pewnie po części te piosenki. A ja jak wchodzę na scenę i sobie myślę, że mam po raz 1 592 000 zagrać Lustra, to już mi się ręce trochę załamują. Ale wiem, że tak nie można, trzeba mieć pokorę i trzeba... No, też te Lustra mi dużo dały w życiu, więc dziękuję wam, Lustra. To dobry tytuł. Lustra dały mi wiele w życiu, tak wycięte z kontekstu. Tak. A właśnie koncerty. Czy dużo ci się już udało zagrać koncertów od powrotu? No, 2. 2 koncerty. Tak, ale to też jest trochę celowy nasz zabieg poniekąd. Ja pracuję nad materiałem i przyznam ci szczerze, że chciałabym grać nowy materiał. Nie jest to takie proste, kiedy muszę łączyć piosenki, które mają zupełnie inną energię, bo te rzeczy, które robię teraz, przynajmniej tak dla mnie, przynajmniej, nawet jeżeli ludzie tego tak nie czują, to dla mnie
To jest jakbyś, to jestem zupełnie inna ja. I ciężko mi zrobić tak, żeby koncert był spójny, jeżeli mam do zagrania coś jakby z tej ery i coś, co ma, wiesz, 5 lat czy 6 i ja już kompletnie tam nie jestem, więc czekam sobie cierpliwie na ten materiał i chciałabym zagrać taką świadomą trasę, wiesz, zaplanowaną trasę, przemyślaną trasę, którą gram na nowym materiale, w nowej odsłonie. I to nie o to chodzi, że ja się rozstaję ze starymi piosenkami, bo one też się będą na pewno pojawiać w nowych aranżacjach, jakoś trochę odmienione. Ale jednak chciałabym, żeby ten nowy set był wypełniony tymi rzeczami, które dzieją się teraz, a nie taki trochę na siłę, wiesz, powtykane rzeczy, które już mają swoje lata i które nie są do końca aktualne. Czy każdy koncert, no teraz zagrałaś dwa, ale wiesz, cofnijmy się lata. To strasznie, wiem. Czy nie brzmi wcale źle, no jeszcze w kontekście, wiesz, tego wszystkiego, co się działo no przez tak, ostatni to nie... rok, to jest jakby zupełnie normalne. Ale czy każdy koncert, który grasz z podobnym vibe'em, czy zdarzają ci takie momenty, że po prostu, wiesz, gorzej się czujesz i ty albo wiesz, że gorzej wyszło, albo tylko ci się wydaje, a wiesz, jakby też znowu feedback ludzi jest bardzo pozytywny. Nie no, wiesz, to jest, bardzo często tak jest i ja się oczywiście zawsze staram dawać, wiesz, 100% siebie na scenie, tylko że każdego dnia to moje 100% jest inne. Mhm. Czasami jestem na scenie i mam wrażenie, że mogę góry przenosić, a czasami jestem na scenie i ciężko jest mi spojrzeć, wiesz, widzom z pierwszego rzędu w oczy. Mam takie momenty jakby, że nie wiem, z czego to wynika. Jakoś taka jestem skrępowana, bo to jest jakiś gorszy na przykład właśnie dzień. Więc czasem potrafię być królową sceny, a czasem nie potrafię tej sceny zupełnie okiełznać i ogarnąć, nie? I to są, wydaje mi się, też normalne sytuacje. Bardzo często jest tak, że nawet jak jest ten gorszy dzień, to pierwsza połowa koncertu jest trochę walka z samą sobą, żeby się jakby... wiesz, żeby coś się odkleiło tam i żeby ten guziczek się włączył, a końcówka zwykle jest trochę lżejsza. Chociaż bywały też takie koncerty, że się męczyłam na przykład cały koncert, bo coś mi nie grało, nie wiem, nie czułam się komfortowo. Więc no bardzo różnie, no wiesz, jesteśmy tylko ludźmi, mamy różne dni, więc nawet choćbym wiesz, wszystko, choćbym flaki wypluła za przeproszeniem z siebie, to jakby nie wyjdzie mi tak, jak na przykład, nie wiem, wyszłoby pojutrze, czy tam za parę dni, nie? Więc... zupełnie ludzkie, normalne, wydaje mi się. A masz przedkoncertowe jakieś swoje rytuały, wiesz, takie rzeczy, które muszą zostać spełnione, żebyś ty się czuła dobrze i tutaj, wiesz, i w całości? Miałam taki moment ambitny bardzo, że starałam się przed każdym koncertem rozśpiewywać. Mhm. I nawet mi to przez jakiś czas dobrze szło. A teraz już mi idzie słabiej, pewnie też dlatego, że się odzwyczaiłam od grania jakby na żywo. Wiem, że to jest ważny element każdego koncertu. To kiedyś powiedziała mi moja nauczycielka wokalu, że, no, że wiadomo, że rozśpiewka jest w ogóle konieczna, bez tej rozśpiewki ani ruszy, że trzeba koniecznie, że sobie człowiek robi krzywdę, jak się nie rozśpiewuje i porównała mi do tego, że wyobraź sobie, że masz biec maraton tam powiedzmy jakiś tam, nie wiadomo jaki długi i przed tym maratonem nie robisz nic, po prostu z biegu, tak jak stoisz, biegniesz ten maraton. Tak jakby porównała mi to do takiego sportowego trybu. I to jakoś tak mi uderzyło wizualnie, jestem wzrokowcem, wyobraziłam sobie tę sytuację, no tak, no nie możesz przebiec maratonu nie rozgrzewając nic, bez konsekwencji późniejszych. No i tak samo jest z wokalem, no bo taki koncert ponadgodzinny dla wokalisty to jest taki maraton, no nie, do przebiegnięcia. Więc jak to była rada na świeżo, ja sobie ją zwizualizowałam, to faktycznie te rozśpiewki wdrożyłam w życie. Teraz idzie mi trochę słabiej, ale po tej rozmowie, kiedy znowu sobie zwizualizowałam ten maraton, teraz myślę, że do tego wrócę. A oprócz tego chyba jestem raczej mało wymagająca. Jakby ja, wiesz, ja potrzebuję mieć wodę, żeby cały czas móc sobie popijać. Nawilżam sobie te struny wcześniej. Staram się, wiesz, jakieś tam siemielniane, jakieś klejki takie, żeby te struny się dobrze nawilżyły. A poza tym chyba nie ma nic takiego szczególnego. Papier toaletowy nie musi być czerwony. I takie różne. Ale musi być. Ale no, przydałoby się, żeby był. W razie czego. Nie dla mnie oczywiście, no bo ja nie, no wiadomo. No, wiadomo, jesteś dziewczyną. Skończ, wiesz, no. Tak, to jest jakby oczywiste. Tak. Nie. Twoje wspólne wykonanie z Kubą piosenki na openerze dosyć szeroko się odbiło ze względu też na romantyczną scenerię jakby i pocałunek i tak dalej. Czy to wymagało od ciebie takiego przełamania się? Czy to było coś bardzo naturalne? Czy na przykład nie obawiałaś się, że znowu podchwycą to, bo oczywiście to zrobiły wszystkie podcastowe portale? Czy na zasadzie takiej, no halo, my jesteśmy parą, więc to chyba jest naturalne, że raz, że muzycznie działamy, a dwa, no jesteśmy parą. No tak, to widzisz, to jest... ja wiem, że już jakby wszyscy wiedzą o tym i to nie jest jakiś news zaskakujący, że my jesteśmy razem i to już od długiego czasu.
ale faktycznie tak publicznie była to nasza premiera. I, jakby, i zarówno muzycznie, ale też jakby, że pokazujemy się razem oficjalnie, wiesz, bardzo co chodzi. Bo urocza była to premiera. Do tej pory tak myślę, że jakby chyba najlepsza z możliwych, że to się wydarzyło na scenie, bo nigdy nie byliśmy ani na jakimś wydarzeniu medialnym wspólnie. Jak były nasze wspólne fotki, to albo były to zrobione gdzieś na mieście przez kogoś, albo jakieś takie prywatne typu z aparatu, ale nigdzie oficjalnie się razem nie pokazywaliśmy, więc ja się liczyłam z tym, że pewnie ktoś coś tam napisze o tym. Jeśli chodzi o sam występ, to pamiętam, jak siedzieliśmy w garderobie, siedziała moja mama, moja rodzinka, moje przyjaciółki i tak mówię, kurde, jak ja wejdę na tę scenę, to co ja mam zrobić? No, co mam się przytulić, czy jakby co? I że mówię, nie przytulaj się, nie, to nie tam po prostu tak, żeby kiwnij czy coś, w ogóle, żeby nie było, nie podkładaj się. Mówię, dobra, macie rację, no przecież nie wejdę, wiesz, z wielkim pocałunkiem na tej scenie, no bez przesady. Więc plan był taki, że ja tam przyjdę i tam ewentualnie jakiś taki lekki misiek, ale taki, wiesz, z dystansem. I ja tak zrobiłam generalnie. A ten pocałunek był nawet dla mnie dość zaskakujący. Ja się go nie spodziewałam, bo sama jakby tego nie planowałam. No ale wydaje mi się, że to ostatecznie wyszło dość uroczo, no bo było po prostu bardzo naturalne i spontaniczne. Tak, wyszło bardzo uroczo. Nie wyglądało to jak, wiesz, super zaplanowana akcja. No nie, bo nie była w ogóle. To właśnie miało bardzo dużo uroku. A ty w ogóle czytasz plotki na swój temat? Akurat te, o której mówisz, to przeczytałam. I bardzo potem żałowałam, że ją przeczytałam. Mhm. To się jakoś tam odbija gdzieś na tobie? Czy potrafisz to, czy nauczyłaś się już, wiesz, po latach odcinać od... To chyba zależy od plotki, wiesz? No, od plotki. A na przykład komentarze pod zdjęciami, bo ty dosyć mocno prowadzisz Instagram, jesteś zaangażowana, bardzo dużo rzeczy tam wrzucasz, nie tylko związanych z pracą, chociaż tego jest bardzo dużo i to też jest w fajny sposób ciekawy podawany, bo nie każdy potrafi ciekawie swoją pracę na Instagramie sprzedawać. Masz to przeplatane też w taki nienachalny sposób z prywatnością. Ja bardzo lubię w ogóle twój Instagram. No, dziękuję bardzo. Ja twój też. Dziękuję i czy jesteś właśnie w kontakcie z fanami? Czy czytasz komentarze, odpowiadasz na nie? Czy jesteś tam, wiesz, aktywna? Tak. No i też są okresy. Są takie, kiedy jestem bardziej aktywna, a są takie, kiedy jestem mniej aktywna, więc to jest bardzo różnie. Ja lubię rozmawiać na Instagramie z ludźmi. Najbardziej lubię dyskutować, niestety w momentach, kiedy ktoś ma inne zdanie niż ja. To naturalne chyba. Tak, tego się uczę, żeby nie wchodzić w tę dyskusję zbyt często. No chyba, że ktoś przegnie pałę, wtedy wchodzę, bo po prostu już nie potrafię wytrzymać i wchodzę w rozmowy. Tam chyba mnie tak nie bolą aż nawet złośliwości. Wiesz, nawet jak jakieś się pojawiają, to ja mam po prostu swoją złotą zasadę, że jak ktoś przyszedł na mojego Instagrama, żeby po prostu zostawiać mi syf, no to ewidentnie on nie potrzebuje tego mojego Instagrama, więc ja to wywalam, najczęściej blokuję te osoby. Bo to mi nie jest potrzebne, wiesz, to nie jest platforma, na której ja potrzebuję, żeby ktoś się wyżalał na wszystkie bóle i gorączki. Tylko to jest jakby moja przestrzeń, do której ja oczywiście serdecznie zapraszam i fajnie, jak ludzie mi tam towarzyszą, to jest wspaniałe. No ale jak ktoś ma, wiesz, na starcie czarne intencje, no to trochę szkoda mi życia na to. No, ja to rozumiem. Też ta instytucja Shadowbana jest bardzo fajna. Ktoś tam się dalej produkuje. Tych komentarzy nie widać. To jest w ogóle ekstra, to zostało wymyślone. Tak. A ze swoimi fanami utrzymujesz bliższy kontakt? Masz takich fanów, których już masz od lat i w ogóle jesteście w jakimś takim bliższym kontakcie? Tak, mam. Mam grupkę ludzi, z którymi znam się już bardzo długo. Mam takich, którzy są prawie że od samego początku, od kiedy ja sobie gdzieś tam się poruszam po tej branży. I to faktycznie już jest zupełnie inna relacja niż ludzie, którzy bywają sporadycznie, czy tam po raz pierwszy na przykład na koncertach. Ja się zawsze z nimi witam. Zawsze jest czas, żeby sobie zamienić parę zdań, zapytać co u nich. Oni pytają co u mnie. Więc jest jakaś taka odrobina prywaty w tych relacjach. Ja sobie to cenię, bo oni naprawdę, to mi dużo daje, że ja wiem, że oni są w stanie naprawdę dla mnie przejechać, wiesz, jakieś po prostu szalone ilości kilometrów, żeby po raz 34 zobaczyć ten sam koncert, bo tam się wiele nie zmienia. Jest ten sam set, ten sam koncert, ten sam skład, ta sama ja na scenie. A oni to jednak robią, więc to jest duże poświęcenie i wiesz, no doceniam to bardzo. A masz takie historie, że ludzie ci piszą na przykład, że zmieniłaś ich życie, że bardzo mocno wpłynęłaś na coś, że wiesz, miałaś ogromny jakby wpływ na to, co się wydarzyło, tak, albo podniosłaś się ich tak bardzo z jakiegoś syfu życiowego. Zdarzają się takie sytuacje, czy na koncertach, czy właśnie przez Instagram dostaję czasami takie wiadomości. No więc tym bardziej jest mi miło, zwłaszcza jak to jest, tak jak mówiłam wcześniej, autorski na przykład tekst, który dla mnie jest właśnie czymś, co się, wiesz, wykluło po prostu z moich przeżyć, z mojego serca, a jeszcze w czyimś sercu ma tak szczególne miejsce, to jest
No wyjątkowe bardzo uczucie. Zdarza to się, no. A wiesz, ja to na maksa wierzę, bo sama wiem, ile razy mi muzyka pomogła, ile razy mnie wyciągała z dołków, poprawiała nastrój, czy czasami po prostu trwała ze mną w dołku, bo ja raczej jestem z tych ludzi, którzy jak mają dołek, to nie słuchają pogodnej muzyki, która ma ich wyciągnąć, tylko słuchają po prostu takiej muzyki, która ich jeszcze bardziej do tej podłogi wbija. I jakoś wtedy jest mi raźniej, że nie jestem sama w tym moim nastroju, więc wiem, jaka to jest potęga, jaka to jest siła, jaka to jest moc, muzyka. I fajnie, że ja mogę komuś też coś takiego robić, czy w taki sposób pomagać, jak mi nieraz ktoś pomógł. Ty lubisz śpiewać ballady, lubisz takie, jesteś melancholijna, tak? Bardzo, bardzo, bardzo kocham, uwielbiam. A jednocześnie masz tyle energii. No właśnie, tak, jestem też dość energiczną osobą, to prawda? Wiesz, ja dość byłam też w tych balladach wstrzymywana przez te pierwsze lata, bo ballady, z jednej strony Polacy kochają ballady i kochają smutne piosenki, a z drugiej strony jest jakiś taki duży nacisk na rozrywkę u nas. Bo wiesz, bo nóżka sama nie chodzi do ballad. No właśnie, to jest to. I że wiesz, jak gra się takie plenerowe koncerty, jakieś dni miast, i gdybym ja przyjechała z balladowym repertuarem, to myślę, że 90% ludzi mogłoby nie wytrwać na tym koncercie. Więc ja trochę musiałam się wstrzymywać z tymi moimi takimi ciągnostkami do tych smętów, które mam od zawsze, od kiedy pamiętam. Teraz trochę odważniej w to idę. Nie o to chodzi, że płyta będzie smętem, bo wydaje mi się, że ona będzie dość zróżnicowana, ale mam w sobie jakoś tak więcej spokoju, że ja mogę już sobie na to pozwolić. Że okej, jakby jeżeli komuś to się nie będzie podobało, w porządku, szanuję to, ale ja się bardzo tak sprawnie i tak szczerze w tych balladach wyrażam. I na pewno na tej płycie tego nie zabraknie. Widziałam u ciebie, wracając jeszcze na tego Instagrama na chwilę, widziałam u ciebie ostatnio wyjazd wasz na Kaszubę ze znajomymi, z paczką ludzi, gdzie robicie sobie ognisko i śpiewacie i tak dalej. Czy często udaje ci się uskutecznić taki wyjazd ze znajomymi właśnie w tamte strony? Ja generalnie wszystkich moich znajomych ściągam na Kaszubę do momentu, aż oni nie przyjadą, to ja potrafię ich po prostu po głowach klepać, że musicie. I jak oni już przyjeżdżają, to oni wtedy rozumieją, dlaczego ja tak bardzo na to naciskałam. I chyba jeszcze nie zdarzyła mi się taka sytuacja, żeby ktoś był jakiś rozczarowany, czy żeby nie wrócił potem po raz kolejny. Te Kaszuby mają w sobie magię i też nie ukrywam, że ta moja rodzinka wesoła, jesteśmy bardzo zgraną ekipą, też ma w sobie magię i potrafi stworzyć taki niepowtarzalny klimat. I faktycznie tamten wyjazd był bardzo wyjątkowy. Zrodził nam się taki spontaniczny jam. Właśnie chciałam pytać, czy zawsze jest tak twórczo i kreatywnie? Czy to, wiadomo, to, czy to zwykle każde tak spotkanie wygląda? Ma jakby, każde spotkanie jest inne, ale każdemu towarzyszy muzyka. Czasami to się kończy tak, że po prostu sobie tańczymy i jest muza włączona. I tam nawet były takie zalążki na początku, a potem to się przerodziło w granie takie żywe, z czego ja się bardzo cieszę, bo rodzinnie tak też bardzo często nam się kończą wieczory. No ale to wiadomo, że jest różnie. Są takie momenty, kiedy sobie po prostu chillujemy na tarasie z widokiem po prostu najpiękniejszym w Polsce, a są takie, kiedy gramy, bo jest na to siła i energia, więc różnie. A jak dużą przyjemność ty czerpiesz z tej możliwości pokazywania i odkrywania ogromną przed swoimi przyjaciółmi Kaszu? Ogromną. Ja jestem w ogóle urodzona pani organizator. Ja kocham organizować różne rzeczy, wyjazdy, niewyjazdy, urodziny, imprezy. Spełniam się w tym, jestem taką typową szefową, więc dla mnie jeszcze widzę, że ludzie, dla których ja coś przygotowałam czy zorganizowałam, są usatysfakcjonowani, no to dla mnie to jest wielka frajda, przyjemność. I jestem wtedy spełniona i szczęśliwa. Trochę jak Monika z Friendsów. Nie wiem, czy lubisz Friendsów, czy jesteś Friendsowa? Znam dobrze ten serial. Różnie, wiesz, bywa. Zależy z czym w tym serialu. O, może tak, ale tak, znam. No to ja jestem wielką fanką i w tej kwestii akurat takiej organizacyjnej to myślę, że tutaj się z Moniką byśmy dogadały. Nie w każdej kwestii. W sprzątaniu pewnie trochę mniej, masz ale... masz swoją szafę? Wiesz, z wstydu? Bo ona miała szafę wstydu, dlatego. A tak, faktycznie. No to wiesz co, nie. Ja mam znacznie więcej chyba wstydu, niż taka jedna szafa by zmieściła. Więc myślę, że dogadałybyśmy się tylko w kwestii takich organizacyjnych rzeczy. Ja jestem przy tym pani dyrektor, bardzo często wchodzę w tę rolę. Chociaż przyznam ci szczerze, że teraz w mojej paczce takich najbliższych przyjaciół mam też dziewczynę, która też jest panią dyrektor. No ja, jak to wygląda? Ja na luzie oddaję pałeczkę. Jest to dla mnie super opcja i oddaję pałeczkę.
I wtedy Darka sobie organizuje i ja się poddaję temu. To wynika jest mi zaufania dobrze. Do tej osoby, że wiesz, tak, że ona to też tak, dobrze tak, ogarnie. Tak, właśnie to jest to, że ja lubię tak organizować wszystko po kolei wszystkim, bo mam takie przecież, że dobra, jakby ja wiem, że ja to dam radę zrobić. Ja to ogarnę, ja wiem co, gdzie, jak, z czym się je i tak dalej, ale wiem, że ona też to wie i ona ma podobną cechę charakteru do mnie. Więc jak ona się tam, ona proponuje, że to ona coś tam zrobi, zorganizuje, wykona, to mam pełen luz z tym i czuję, że ona to zrobi co najmniej tak dobrze jak ja, jak nie lepiej. To życiowo jesteś taką trochę Zosia Samosia, no tutaj nauczyłaś się oddawać komuś pałeczkę tak. I w zaufaniu. Jak to wygląda w twojej pracy? Czy wszystko sama, czy też uczysz się powoli tego, żeby otaczać się ludźmi, na których można, którym można oddawać część rzeczy do wykonania, dlatego że wiesz, że zrobią to bardzo dobrze. Nie, że ogólnie jestem zwierzęciem stadnym i ja kocham współpracować z ludźmi. Mhm. Lubię, wiesz, jak ktoś mi mówi swoją perspektywę, bo to bardzo ma też duży wpływ na to, jak ja potem, może może bardziej obiektywnie spojrzę na jakieś tam kwestie, więc mamy też zgrany taki team, jeśli chodzi o pracę muzyczną, taką twórczą. I cieszy mnie to, że jesteśmy, wydaje mi się, mocno kreatywni, każdy ma jakieś swoje pomysły. Fajne też jest to, że ostatecznie wiem, że jakby nikt z nich niczego na siłę by mi nie wcisnął, więc to jest też taka bardzo spokojna perspektywa dla mnie, że ja mogę sobie na spokojnie słuchać, możemy sobie dyskutować, możemy sobie gadać, analizować, ale wiem, że nikt z nich nie zrobiłby niczego wbrew mnie. Jakby ostatecznie ja mogę zadecydować, podejść decyzję i to mi daje taki spokój, komfort i tym bardziej nie mam takiej potrzeby, żeby stawało zawsze jakby na moim, nie? Bo jak trzeba będzie, to jakby to stanie, wiesz o co chodzi. Czyli ufasz po prostu ludziom. Tak, tak. No Jezu, ja strasznie ufam. No, jestem bardzo To już mówię, że uważasz, że jesteś zbyt ufny, tak? Tak, no tak. Pozostajesz przy tym zdaniu. Tak. Nic się nie zmieniło. Ostatnio też przyznałaś, że jesteś hedonistką i że takimi największymi przyjemnościami w twoim życiu są między innymi ci ludzie, którymi wśród których lubisz być, tak. Lubisz ich poznawać, czerpać od nich i energię, i w ogóle wiedzę, i wszystko. Wymieniłaś też podróże. I czy od naszej rozmowy się coś w tej kwestii zmieniło? Bo wtedy o podróżowaniu można było sobie przez chwilę jeszcze pomarzyć. Ale czy gdzieś już zdążyłaś się wybrać w fajne miejsce? Albo może są jakieś plany? Tak, zdążyłam. Jakoś z tymi podróżami tak zawsze zdążam, że tak powiem. Niedawno byłam w Grecji, wcześniej byłam w Hiszpanii i mam nadzieję, że ludzie mnie nie znienawidzą. Dlaczego? Znaczy tak dużo podróżuję. W Hiszpanii. I też byłam na takiej trochę dłuższej wyprawie i właśnie wszyscy mówią na Kostaryce, a podobno się powinno mówić, że w Kostaryce. Czy to jest prawda? Ja nie wiem. Chyba w Kostaryce, no. To brzmi mało intuicyjnie, nie? Jakoś tak, ale no tak podobno się mówi. A to jak pole mokotowskie i pola mokotowskie. No właśnie, tak samo jak powinno się mówić, że jadę do Ukrainy, a nie na przykład na Ukrainę. A to widzisz, to chyba do tego nie doszło. Ostatnio z moim tatą o tym rozmawiałam, że tak się nie powinno mówić. No więc tak, te trzy podróże. Czy coś ominęłam? Nie, chyba te trzy. A coś masz takiego w planach, co... Albo, wiesz, jakieś marzenie takie podróżnicze teraz, najbliższe. Nie? No chętnie, niekoniecznie do zrealizowania w najbliższym czasie. Chętnie sobie bym wróciła do Tajlandii, którą kocham i o której ci mówiłam. Mhm. Chętnie bym wróciła sobie do Kalifornii, którą też darzę miłością. Czyli powrót do starych, tak, destynacji, no, nie coś nowego. Nie, wiesz, nowych rzeczy też mam dużo na liście, nie? Ja, wiesz, wszystkie Azjatycy, ja Azję bardzo lubię, więc ja bardzo bym chciała kiedyś pojechać do Japonii na przykład. I mam nadzieję, że będzie mi to dane. Jakoś tak też dość jak na mnie dość ostrożnie tak podróżniczo marzę, bo wiem, że marzyć sobie mogę, a co będzie, to będzie, więc raczej skupiam się teraz na takich marzeniach bardziej zawodowych niż na takich podróżniczych. A jak się przydarzy podróż, no to super. Właśnie chciałam pytać o te plany zawodowe. Jak one wyglądają? Wyglądają tak, że szykujemy się do jakichś tam następnych wydawniczych kwestii, które wielkimi krokami zapowiadają album, który będzie niedługo. I teraz ja nie wiem, czy ja mogę mówić jakieś miesiące, czy nie mogę. W sumie nigdy ich jeszcze nie powiedziałam, więc może nie będę ich mówić, ale... A możesz zdradzić tytuł płyty? O nie, to nie mogę. On już jest. Jakby został świeżo zatwierdzony przez nas i myślę, że wokół tego tytułu będziemy pewnie też budować jakieś inne rzeczy, więc nie chciałabym zrobić wtopy, więc raczej nie. A czas premiery tak mniej więcej? Jesień. Okej. Tak. Melancholijnie. Tak.
Okay. Tak, spójne to będzie z moją duszą. Czy przy tworzeniu płyty musiałaś iść na kompromis, czy realizowałaś ściśle swoją taką wizję artystyczną, którą miałaś? Przy pracy nad tą płytą mam bardzo dużą wolność artystyczną. I to jest też dla mnie trochę nowe. Cały czas jestem tym bardzo podekscytowana. Bardzo często słyszę z ust moich współpracowników, że Natka, ja uważam tak, ale oczywiście będzie jak będziesz chciała, więc to jest dla artysty ogromny komfort, że fajnie jest, tak jak powiedziałam, że fajnie jest usłyszeć opinie z zewnątrz, ale mieć równocześnie komfort, że ostatecznie decyzja należy do ciebie, więc tutaj jak już to musiałam jakby chodzić na kompromisy z samą sobą, wiesz, że wszystkie te roztarki, które się ewentualnie działy i które jakby ważyły losy jakichś tam utworów czy coś, one się działy najczęściej wewnątrz mnie, więc zewnętrznie absolutnie nic mnie nie ograniczało i to, mhm. i to było wspaniałe. Jakby nie ograniczały już mnie te kwestie, które ograniczały mnie jeszcze kiedyś, stacje radiowe, jakieś festiwale telewizyjne czy coś. Wiesz, dalej, tak jak mówię, mam wielki szacunek do tych instytucji, czy mogę tak to określić, i wspaniale byłoby tam się pokazywać, wspaniale byłoby tam wybrzmiewać, mhm. ale to już nie są dla mnie wyznaczniki. I niewiarygodne jest to, jak bardzo to może jakby rozwinąć skrzydła. Przynajmniej w moim przypadku tak było. To jakie wewnętrzne granice czujesz, że musisz w sobie przełamywać właśnie w tym etapie, całym procesie twórczym? Ja trochę wpadam w taką pułapkę, którą nawet dostrzegłam ostatnio, jak byłam w studiu, że ja mam tak duże pragnienie tego, żeby ludzie gdzieś tam dostrzegli to, że ten kierunek mój się zmienia, bo ja wiem, że on się zmienia i wydaje mi się, że to jest dość łatwo zaobserwować po tych rzeczach, które teraz robię, że jakby przywiązuję wagę do takich już detali, które najmniejszych, które mogą jakby widza zmylić, słuchacza zmylić, że na przykład tutaj za bardzo brzmi jak Natalia na przykład sprzed 5 lat, wiesz, mm-hmm. o co mi chodzi, że to już jest złe. I ja wiem, że to już jest moja schiza i że ja niepotrzebnie w te miejsca już wchodzę, że jakby nie powinnam na takie rzeczy zwracać tak bardzo uwagi. Też Archie ostatnio powiedział, że jakby Natalia, hold your horses, jak bez przesady, mm-hmm. to brzmi super, brzmisz tutaj okej. I nieważne, czy brzmisz bardziej podobnie, czy mniej podobnie do tego, jak zaśpiewałabyś to 5 lat temu, tak zaśpiewałaś i to jest w porządku, więc przywiązuję wagę do takich detali, które chyba w ogólnym wybrzmieniu piosenki nie mają takiego dużego znaczenia, ale to chyba też dlatego, że tak bardzo mi zależy. Jakby dlatego, że wiem, ile w to wszystko włożyłam pracy, ile lat też czekałam na ten moment, kiedy będę mogła sobie tak swobodnie tworzyć, że po prostu za wszelką cenę nie chcę tego stracić, wiesz. Chcę po prostu zrobić wszystko na 100% najlepiej, jak potrafię, nie przeoczyć niczego po drodze. Mm-hmm. No ale to, wiesz, jest jakby krótka droga. Nie można wpaść w jakieś omamy i się schizować niepotrzebnie, więc staram się zachować zdrowy rozsądek ostatecznie, a jak nie udaje mi się to, to ludzie mi mówią, że mi się to nie udaje i wtedy ja się wracam do punktu wyjścia i jest okej. A masz takie metody na to, żeby się przywracać do porządku? Nie, ludzie mnie przywracają. Aha. Wiesz, wydaje mi się, że ja jestem dobrym słuchaczem. Mimo wszystko wiem, że jestem straszną gadułą też, ale też potrafię słuchać, wydaje mi się. Bardzo jest to wyważone u ciebie, więc tak? Nie zauważyłam, żebyś była straszną gadułą. Ale jestem gadułą, nie. Nie, to się bardzo dobrze rozmawia. No. Jak przyjeżdżam, słuchaj, do mnie do domu na Kaszuby i siadamy przy stole, żeby zjeść wspólnie posiłek, bo najczęściej tak jest, że ja przyjeżdżam i jest jakiś obiadek czy tam coś. To ja jestem, po prostu mnie się nie da zatrzymać. Zawsze mam tyle historii do powiedzenia, że potrafię gadać przez 3 godziny i oni biedni tak siedzą, słuchają mnie, wiesz, nie widać tego po nich, żeby byli znużeni czy coś. Zawsze wykazują duże zainteresowanie mhm. tym, co ja mówię, więc ja tym bardziej jestem szczęśliwa i jeszcze więcej mam do powiedzenia, więc wierz mi, jestem gadatliwa bardzo. Ale w momencie, kiedy czuję chyba, że rozmówca chce coś powiedzieć, to wydaje mi się, że robię przestrzeń na to, tak myślę. I to są momenty, kiedy ja się przywracam, tak jak mówisz, że słucham. I nie tylko słucham po to, żeby słuchać, tylko po to, żeby usłyszeć, tak myślę. A też myślę, że ludzie lubią ciebie słuchać, bo bardzo żywo opowiadasz. Wczoraj anegdoty, które opowiadałaś, były bardzo żywe. A niektóre były martwe. Musiałam je opowiedzieć potem w domu. Nie mogłam tak, tego nie opowiedzieć. Tak. Nie, to są silne anegdoty, prawda. Tak, bo ale to siedział mój Maciek tak. No wiem, tylko one nie są do końca moje, wiesz. No nie, ale to jest jeszcze, wiesz, siła jest w opowieści, w tym jak ktoś potrafi sprzedać historię. To prawda. Bo to, że się przeżyło historię, to jest jedno, a opowiedzieć historię to jest zupełnie co innego. Czy masz jakąś poradę dla swoich fanów, jak można cieszyć się życiem bardziej, jak poczuć się takim zdrowym, oświeconym hedonistą? Widzisz, ja sama sobie takich porad szukam, sama dla siebie takich mhm. porad szukam i staram się
je w życie wdrażać. I ja chyba najlepiej się czuję, najswobodniej, najprzyjemniej. Właśnie wtedy, kiedy żyję tu i teraz, kiedy jakby za bardzo nie wybiegam w przyszłość, a mam do tego tendencję. Zdarza mi się, że trapię się rzeczami, które w tym momencie wcale nie powinny mnie trapić, mm-hmm. że niepotrzebnie sobie to wszystko biorę na głowę w jednym momencie, ale widzę poprawę, widzę progres, że jest lepiej niż było jeszcze jakiś czas temu i to właśnie i to powoduje to takie cieszenie się chwilą. Najbardziej banalna rzecz, jaką można usłyszeć, ale to jest prawda i to się po prostu sprawdza, że w momencie, kiedy żyjesz tu i teraz i kiedy bierzesz sobie problemy, które na bieżąco faktycznie trzeba rozwiązywać, to jest tego zawsze znacznie mniej, a też znacznie, a jakby też dużo dzieje się dobrych rzeczy i jak trapisz się za bardzo, to bardzo często te wszystkie dobre rzeczy gdzieś tam ich się nie zauważa, mija mhm. się je bokiem i one nie wnoszą nic, a mogłyby wnosić tak wiele, więc jak żyję chwilą, a zdarzają się takie momenty, kiedy potrafię to złapać i jestem tu i teraz i korzystam z tego, co dzieje się tu i teraz, to jestem znacznie lżejsza i znacznie przyjemniej mi się żyje, więc właśnie tak mówię, najbardziej banalne i proste motto, jakie można sobie wyobrazić, no ale ono jest uniwersalne, ponadczasowe, bo życie tu i teraz wydaje mi się jest, żyjąc tak, najwięcej z tego życia się czerpie, wydaje mi się. Ja się nie do końca zgodzę z tym, że to jest banalne, bo ja mam bardzo podobny problem, o którym ty mówisz i faktycznie nauczenie się, wiesz, osoby, które mają tendencje właśnie do nieumiejętności życia tu i teraz, to nauczenie się tego to jest trudny proces. Jest bardzo trudnym procesem, a pozwala na ogrom zmian, więc myślę, że to jest bardzo dobra rada i super, super, że o tym mówisz. No, no fajnie, nie jest dobrze jest o tym pamiętać. Poza muzycznymi planami, jakieś twoje marzenia, czy coś takiego masz teraz w głowie, co bardzo chciałabyś, żeby się wydarzyło? Wiesz co, tak jeśli chodzi o marzenia, to ja, tak jak mówię, głównie skupiam się na tych rzeczach zawodowych, bo wydaje mi się, że mam dobry rok do spełniania tych zawodowych marzeń, że coś tam mi sprzyja u góry i to powoduje, że to idzie fajnie, że dzieją się rzeczy, które wydaje mi się, że jeszcze nie tak dawno temu byłoby ciężko zrealizować, więc jestem za to wdzięczna. W przyszłości chciałabym kiedyś... Mam swoją działeczkę na Kaszubach i chciałabym w przyszłości sobie tam na niej coś postawić. Coś, co być może będzie też jakąś formą jakiejś inwestycji może, czy coś, że będę sobie tam przyjeżdżać, jak będę miała ochotę. A jak nie będę miała ochoty, to może będę to wynajmować, nie wiem. Będziesz tak biznesowo staram się do tego podchodzić, i bo będziesz nie tam ściągać swoich przyjaciół. I no pewnie przede wszystkim będę robić to. I to gdzieś tam jest też w strefie takich marzeń, ale na pewno bardziej odległych niż to, co się dzieje teraz muzycznie u mnie. No to ja ci życzę tego wszystkiego i życzę ci, żeby twoja płyta okazała się ogromnym sukcesem, w ogóle w to nie wątpię. Dziękuję bardzo. I ogromnego tour po Polsce i może nie tylko Polsce. I w ogóle, żebyś się rozwijała i spełniała marzenia. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję ci bardzo.